Profesor Jan Majchrowski podczas rozmowy z redaktorem Rymanowskim Wprost rozjechał ostatnie działania ekipy Donalda Tuska dotyczące zmian w prawie. Jan Majchrowski jest doświadczonym prawnikiem, politologiem, nauczycielem akademickim, doktorem habilitowanym nauk prawnych, sędzią Sądu Najwyższego oraz Trybunału Stanu. Zachęcamy do polubienia, subskrypcji, podzielenia się swoją opinią w komentarzu i podania dalej. Dla Ciebie to pikuś, a dla nas ogromna pomoc. Nie no dobrze, panie profesorze, to nie są co się premiera. Dzieje w tym momencie? Czy to wycofanie się pana premiera Tuska z kontrasygnaty jest skuteczne? Nie, oczywiście, że nie jest. A w ogóle, panie redaktorze... Ale to pan państwa... tak uważa, ale na przykład podejrzewam, że prawnicy, z opinii których korzystał premier, uważają inaczej. A ja nie no wiem, bo po co by miałby to robić? A czy pan zna choćby jedno nazwisko tych prawników? No. Być może na przykład pan minister Berek jest człowiekiem takim, no ale to podobno on błąd popełnił. Kompetencji korzysta pan premier. No ale Tusk. To przecież pan premier Tusk przed chwilą powiedział, że pan minister Berek popełnił błąd. I to on popełnił ten błąd, bo mu pan minister Berek no dobrze, odłożył. Ale błędem była ta pierwsza kontrasygnata, więc jeżeli pan minister Berek popełnił błąd, to teraz pan premier się z tego wycofuje. To może jutro i naprawia ten błąd. To może jutro wycofać się z wycofania swojego błędu, a pojutrze z wycofania swojego błędu. Doprowadza pan sprawę do absurdu. Nie ja ją doprowadziłem do absurdu, tylko ten, kto bawi się prawem w sposób zupełnie nieodpowiedzialny. Panie Kto zaczął się pierwszy bawić prawem? Czy nie czasem rząd Prawa i Sprawiedliwości? Nie, panie redaktorze, proszę państwa, pierwsi prawem zaczęli się bawić ci, którzy wybrali sędziów Trybunału Konstytucyjnego na przyszłą kadencję. I to jest poza sporem. Czyli jeszcze 2015 przed rządami roku. Prawa i Sprawiedliwości. Tak, wtedy się to wszystko Ale zaczęło. Czy ta zabawa nie została pogłębiona jeszcze bardziej przez PiS? A kto ją dzisiaj pogłębia, żądając od sędziów posypywania głowy popiołem i wprowadzając instytucje czystki, która przypomina jako żywo mi to, co zrobiono z sędziami, którzy się zapisali do Solidarności w stanie wojennym, kiedy profesor Sylwester Zawadzki, minister sprawiedliwości w stanie wojennym, przed biurem politycznym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej składał sprawozdanie, a znam ten protokół, bo go czytałem, o tym, jak sędziów, którzy się ośmielili przeciwstawić wtedy władzy i dominującemu nurtowi, potraktowano, jak im dawano kwity do podpisu, żeby się ukorzyli, złamali, posypali głowę popiołem. A kto tego nie zrobił, był wyrzucany. To są wzory najgorsze, jakie można sobie... Zaraz wrócimy do kwestii. Wydawać by się mogło, że widzieliśmy już wszystko. Jednak najwyraźniej obecna władza jest w stanie posunąć się do wszystkiego, żeby uzyskać absolutną kontrolę. Strach pomyśleć, jaki będzie jej kolejny krok.